Kamery poszły i 3, 2, 1, akcja! Stop po ujęciu. Jak minął? Super. Tutaj, prawda, takie małe przygotowanko. W tych samych kartonach, których używamy tutaj do produkcji, zginęła Hanka Mostowiak. To są dokładnie te same kartony. 3, 2, 1, akcja! Jeden! Cześć wszystkim, witam z tej strony Randall. Marian poprosił mnie, żebym nagrał krótki making of, jak powstawał Miro Maro, teledysk, w sensie efekty do niego. 3, 2, 1, akcja! Tutaj wam pokażę, jak wygląda to, co robiłem w After Effectsie i będziecie mogli chwilę zobaczyć, jak dużo pracy czasem tak proste ujęcia, jak się wydają, zajęły. Tak? Przygotuj się, że być może po prostu cię przeturlę po schodach. Dobra. To chciałbym pozdrowić mamę i tatę. No i moich braci też, ale już tam pal licho. Tutaj, słuchajcie, widzicie, jest linka. Linka była ciągnięta, pan na tynice poleciał. Oczywiście tutaj jest materac. Tutaj kawałek dorobionych schodów. Tutaj drugie piętro dorobionych schodów, tak żeby wymazać materac leżący. Tutaj jest maska na pana lecącego. Po włączeniu wszystkich efektów i po przerenderowaniu tego wszystko pięknie. Ujęcie już ciągnięcia było lekko za wcześnie. Maro też zresztą bał się tak przewalić mu w klatę piersiową. Ja wiadomo, że to kaskader, no ale też człowiek, nie kaskader. Więc nie można tak go bezczelnie kopać i jak się chce. Zbiegamy po schodach, to nie jest prosta scenka. Najtrudniejsza. Akcja! Trzeba zrobić tak, żeby zbiec po schodach i się w nie nie patrzeć. Trzeba zrobić tak, żeby zbiec się nie patrzeć. I akcja! Panie. To będzie slow-mo? Tak. Dostałem rolę, będę kopał. On cię śmiał, jest nas, no, bierze, cię śmiał. Mogłem zabić. Oszczędził. 2, 1, akcja! A tutaj jedziemy sobie portkiem, robimy ujęcia. 2017 studia. Reprezentuje naszych ludzi. 3, 2, 1, akcja! Tutaj kolega, widzicie, Marian piękne kopnięcie zrobił, tylko widzicie, problem polega na tym, że nawet to ujęcie, to kopnięcie nie doszło. Niestety Marian miał ten sam tutaj odruch, dość naturalny w sumie, że nie kopie się ludzi, tak? No chyba, że ktoś jest jakimś z patologii, nie? No to wtedy by się lepiej nadał niż Marian, natomiast Marian bał się kopnąć, no i tutaj też zachował bezpieczną odległość. No i linka po prostu została wyciągnięta na tej super wyciągarce, no i kolega poleciał. 3, 2, 1, akcja! Tak, tutaj jest fragment liny z stop klatki, po prostu z innego fragmentu ujęcia. I tutaj po kolei animowana. 1, akcja! No i finalne ujęcie
jakieś 4 godzinki takiego kratka po kratce mazania. Easy. I... This is fucking... Fuck him. Jeszcze raz. Ten tak. Aż no, spoko. Kurwa, gdzie przyjechał? Patrzcie, lampa. Sorry. Jeszcze raz, od razu, szybko. Jest maj, gdzie jest ciepło? Gdzie jest ciepło? I akcja! Tak? No i stary. Dobra, chłopy! 3, 2, 1! 2, 1! Tutaj kolega, który kaskader był ciągnięty na linię po to, żeby zasymulować, że upadł i po prostu leciał po ziemi, miał linę, trzeba było stworzyć maskę, wymazać na jednej klatce linkę i tą po prostu animować, dodając ten fragment, który pokrywa linka. Jako że ujęcie było statyczne, nie trzeba było nic ruszać, nic trakować, tylko po prostu taka maska, która po kolei wymazywała linkę, była dorobiona. 2, 1! Co mi zajęło trochę czasu. Przytrakowana podłoga, kamera mapping, tutaj trzeba było wzorować ruch kamery, trzeba było wzorować to, co rzutuje, ustawić pewnie światło. No, po prostu nightmare totalny. 2, 1! Igrek patrzył w kamerę! 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 No i takie proste ujęcie, które wydawało się, że będzie bardzo proste, zrobiło się ujęciem no ekstremalnie trudnym, na którym spędziłem też kolejne z 5 godzin. Czyli jakby tak dodać wszystkich, cały czas wszystkich tych ujęć, to wyszłoby, nie wiem, ze 2 albo 3 dni praktycznie takich pełnych wymiarów godzin pracy. Jestem w Cyberinfo. 3, 2, 1, akcja! Uwaga, to będzie ujęcie. 3, 2, 1, akcja! Wyczyszczę ci GoPro. Trzy, dwa, jeden, akcja. 3, 2, 1, akcja! Dobra. 3, 2, 1, akcja! Mamy lasek taki ładny, ale obrócimy i co mamy? Centrum handlowe, proszę Państwa, centrum dobra, handlowe. Lecimy, bo... Niech ona, jak patrzy na niego, to ona się chce do ciebie cały czas przy ten, w policzek chce, a ty wtedy wiesz, spierdalaj. Uwaga, Maro, patrzysz na Mara, patrzysz i ją w twarz. O, wstajesz. Uwaga, dobra, akcja. Dobra, stop, akcja. Jeszcze raz, bo tak na, kurwa. 3, 2, 3, 4, uwaga. Ja bym na 3. Czekaj. 16, typie. 15. 17.
to nic źle, jeśli w drogę. Co to jakiś waleń? 3, 2, 1! Jak Hubert? 3, 2, 1! 3, 2, 1! Słuchajcie, zapraszam do środka, idziemy. Bardzo proszę. Słuchajcie, tutaj dzisiaj nagrywamy. Nie wiem, czy pamiętacie, co tu się działo. Last Christmas. Nagrywaliśmy. Byłeś do mnie wtedy, tak tylko między nami. A teraz zobaczcie, jak się zmieniło. I to... I tam to... były toalety, tutaj... Proszę zobaczyć. Poznałem ją w klubie Copacabana, to się działo. Ciebie w klubie, chyba Copacabana. Ale przede wszystkim wybudować fantastyczną salę koncertową, która jest na dole. To idziemy na pokażemy dole. Wam. Pokażemy. Całość kompleksu nazywa się drukarnia, łącznie z restauracjami. Po prostu zapraszam serdecznie. Polecam. Cyber Marian. Odsłonić Zymaro. Para, tu leci dalej. Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Proszę bardzo, pierwsza w nocy. My pod jakimś mostem. Poldek stoi, maestro grzebie. Tamten śpi. Dzień dobry, maestro. Dzień dobry, jesteśmy na planie superprodukcji Cyber Marian, jak zwykle. Oświetlamy teraz cały most, słuchajcie, to jest po prostu... A tam Miłosz. Proszę Państwa, tak wygląda ekipa o 6 rano, po zakończeniu planu zdjęciowego do teledysku Cyber Mariana. Do making of-a. Lubię drożdże, lubię drożdże, one są pyszne. Marian, co powiesz? To był bardzo owocny dzień, jest godzina 2:18. Może zobaczyć się na moim wspaniałym, podświetlanym. Nie widać. Podświetlanym. Cześć. Podświetlanym. Co to podświetlane? Maro, jak ci się podobało? Było fantastycznie. Pokaż koszulkę jeszcze. Do usłu. Maro. Kolega musi. Tak. Na razie, Maro, hej! Także jak widzicie, czasem takie proste teledyski Cyber Mariana są nie aż takie proste, jak wam się wydaje. I trzeba poświęcić dużo czasu, żeby efekty, które trwają po kilka klatek, a czasem sekund, a czasem nawet jeszcze mniej, wyglądały świetnie. Trzeba spędzić wiele, wiele godzin przy komputerze, żeby coś takiego poprawić i wspólna praca z kaskaderami razem z efekciarzami takimi jak ja powoduje, że możecie oglądać takie fajne efekty i fajne teledyski.